Radio Kraków Kultura na co dzień. Przed mikrofonem niezmiennie Tadeusz Marek MS poglądamy w kierunku krakowskich uczelni wyższych. Z nami w studiu goście, kolejni goście, dziś o poranku. Pani profesor Dorota Segda, rektor Akademii Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan doktor habilitowany profesor Uniwersytetu Ekonomicznego Stanisław Mazur, rektor tegoż Uniwersytetu. Dzień dobry. Dzień dobry. Sztuka na UEK, to jest ten szyld, pod którym się spotykamy, to jest projekt, który łączy Uniwersytet Ekonomiczny z uczelniami artystycznymi w Krakowie. 21 kwietnia została podpisana umowa, no i od tamtego czasu państwo zaczynają działać. I w tym momencie tak naprawdę przygotowujemy się, już trwają ostatnie godziny, upływają ostatnie godziny, ostatnie przygotowania do pierwszego takiego przedsięwzięcia, Państwa uczelni, to znaczy Akademii Sztuk Teatralnych i Uniwersytetu Ekonomicznego, idzie o spektakl, którego premiera już w najbliższy piątek, 25. 25 marca. marca. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję pani rektor. I równocześnie to jest pretekst do tego, żeby zastanowić się nad tym, w którym miejscu państwo się spotykają jako uczelnie, w którym miejscu spotykają się państwo, spoglądając na sztukę od różnych jednak perspektyw, prawda? I jakie to jest miejsce? Stasiu, to twój pomysł, więc zaczynaj. Ja chciałam podziękować za to, że mieliśmy okazję doświadczyć tej fantastycznej współpracy z uczelnią, którą kieruje Dorota. To miejsce, w którym spotkaliśmy się jest miejscem oczywistym. Jest pewną przestrzenią, w której akademia, czy różne twarze akademii spotkały się po to, żeby podjąć dialog na temat tego, co jest istotne i ważne. Ważne dla naszych studentów, ale też dla studentów, którzy po stronie akademii przygotowywali ten spektakl i to jest taka przestrzeń, która wydaje mi się być immanentną cechą budowania akademickości, budowania pewnej empatii i wrażliwości, więc to jest absolutnie konieczna, niezbędna przestrzeń, a ten spektakl, o którym mówił pan redaktor, no jest jednym z wielu przykładów zwieńczenia tego, że to, co rok temu stało się pewnym zamysłem, zamiarem, w istocie rzeczy teraz się materializuje i wydaje mi się, że to jest coś szalenie istotnego, ważnego i potrzebnego. Trylogia klimatyczna to tytuł tego spektaklu, o nim zaznaczmy, będę rozmawiał jeszcze szczegółowo z tymi, którzy bezpośrednio zaangażowani w jego produkcję, w jego przygotowania, czyli ze studentami uczelni. Natomiast ja tak sobie myślę, że właśnie ten projekt to jest jakiś taki powrót do tej pięknej idei Uniwersitas, która łączy i, i, i spotyka tych, którzy aspirują w różnych dziedzinach i ukierunkowują swój rozwój akademicki w konkretnych kierunkach, w takim miejscu właśnie w Wspólnego rozwoju i wymiany wrażliwości, też poniekąd. I zastanawiam się, jaki rodzaj wrażliwości tutaj się spotyka. Na czym polega ten wybuch, być może eksplozja, do której dochodzi w wyniku zetknięcia studentów Akademii Sztuk Teatralnych i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego? Wydaje mi się, że artyści są takim łącznikiem między światem materialnym, rzeczywistym, a tym niematerialnym, duchowym. I mogą być jakimś przewodnikiem po tym świecie. Wychowywanie młodych ludzi jako odbiorców przyszłej sztuki wysokiej to jest, wydaje mi się, podstawa, fundament przyszłości naszego społeczeństwa, bo artyści i sztuka stawiają sobie. Na ogół podobne pytania co naukowcy o sens istnienia, ale sztuka częściej chyba znajduje na nie odpowiedzi. Yy, ja lubię bardzo cytować Josifa Brodskiego, który mówił o narodzie, który nie czyta poezji, <laughs> że taki naród osuwa się na taki stopień wysłowienia, że staje się łatwym łupem dla tyrana albo demagoga. Żyjemy w czasach, kiedy telewizja często serwuje nam niestrawną papkę. Noce kabaretowe i disco Polo. I taki rodzaj sztuki, w cudzysłowie, raczej nie rozwinie myślenia, nie, nie rozwinie tych synapsów w mózgu, które mają odbierać Abstrakcje, które mają y, sięgać po nieznane, które mają po prostu rozwijać człowieka. Więc to, że tutaj dyrektor rektor, przepraszam, Mazur zaproponował taką współpracę naszych uczelni, rozumiem, że dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego ma być właśnie tym sięganiem po może nieznane, może zakochają się w teatrze, może zaczną do niego przychodzić częściej, bo na razie my przyszliśmy, przyjdziemy. A co w takim razie studentom, bo to jest tak, że kiedy myśli się o takim przedsięwzięciu, jak współpraca dwóch uczelni, które na co dzień ukierunkowane jednak w inne przestrzenie specjalistyczne, może sugerować, sugerować taką refleksję, że owo ukierunkowanie specjalistyczne sprawia, że taki absolwent, człowiek kończący taką uczelnię, pozostaje jednak w pewnym aspekcie niepełny. Są jakieś dziury, szczeliny, które należy załatać i po to między innymi takie projekty poddaje się realizacji, nadaje im się bieg. I zastanawiam się, Pani rektor, jakie dziury i pęknięcia, niedobory może zaspokoić ta współpraca no właśnie studentom Akademii Sztuk Teatralnych? Czy jakieś takie miejsca pani dostrzega? <grymne> Odpowiem pół żartem, ale bardzo poważnym. Mm -hmm. Taką podstawową dziurą, która jest u nas na uczelni, jest dziura budżetowa. Mm -hmm. No właśnie. Więc y, współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym oczywiście daje studentom nowe miejsce, w którym y, wychodzą z takiej bezpiecznej przestrzeni uczelni, ale również teatru. <laughs> I mają nową widownię, nowe wyzwania, ale mają też nowe możliwości dzięki pomysłowi, dzięki idei rektora i dzięki finansom Uniwersytetu Ekonomicznego no bo to przedstawienie oczywiście kosztuje. I ta współorganizacja to jest też coś, z czego studenci muszą się nauczyć, bo. Taki reżyser, bo projekt, do projektu wydelegowaliśmy studentów reżyserii. Mm. Student reżyserii musi być organizatorem własnej przestrzeni artystycznej. I, I tutaj było sporo problemów, które oczywiście zawsze się pojawiają, jestem przekonana, że sporo się nauczyli nasi studenci. Także od strony organizacyjno-technicznej, no właśnie. Panie rektorze, ale jeśli mielibyśmy wrócić do idei, bo od tego myślę, warto zacząć. Co stało się takim punktem zapalnym do tego, żeby powrócić do tej idei Universitas? Ja kiedy sobie myślę o tym projekcie, kiedy też wsłuchuję się w słowa pani rektor, to od razu przypominam sobie list o estetycznym wychowaniu człowieka Schillera, który powiada, bez zbudowania w człowieku wrażliwości, bez otwarciu człowieka na świat i doświadczanie, jakąś taką wrażliwościową percepcję, nie osiągniemy ładu społecznego, nie osiągniemy, nie osiągniemy społecznej harmonii. Czy to fu fundamentalna uwaga. Myślenie moich moich współpracowników o kształtowaniu postaw naszych absolwentów mm -hmm. jest integralne. Znaczy my głęboko wierzymy, że oprócz kompetencji zawodowych, merytorycznych, no jakby manetną cechą tej kondycji powinno być rozumienie świata poprzez sztukę. Dlatego, że to uruchamia pewne procesy kreatywności. To pozwala lepiej zrozumieć również świat ekonomii. A zarazem z tego zrozumienia wynika zdolność do bycia aktywnym, takim szerokim rozumieniem obywatelem. Osobą, która ma wiedzę, odwagę, jakieś silne przekonanie moralne, które pozwala wyrażać swoje sądy. W jaki sposób sztuka może ułatwić rozumienie rzeczywistości ekonomicznej? To jest tak, że jeżeli popatrzeć na to, jak zmienia się ekonomia, jak zmienia się nauczanie ekonomii, to bardzo jasno rysuje się tendencja, która od bardzo wąskiej, technicznej wiedzy zmierza w kierunku wyzwalania kreatywności, budowania nowych przestrzeni społecznej, a kluczem do tego jest sztuka. Tzn. Sztuka uczy pewnego, pewnego estetycznego postrzegania świata, uczy czegoś, co jest szalenie istotne, uczy pewnego namysłu nad światem, uczy pewnej empatii i zdaje mi się, być może to zbyt daleko idące Porównanie, ale jak patrzymy na tę eksplozję wielkich społecznych uczuć kierunku tych osób, które przybywają nas z Ukrainy, to bardzo jasno widać, że być może elementem tego wszystkiego, tego całego procesu jest również budowanie pewnej wrażliwości. A Sądzę, że wszyscy zgodzimy się do tego, że sztuka jest jednym z najlepszych sposobów budowania tejże wrażliwości. Sztuka otwiera wyobraźnię. Mm. Wyobraźnię to uskrzydlona mądrość Hasior powiadał, nie? Sztuka uczy też tolerancji. Bo bardzo się przysłuchuje temu, co mówi Stanisław. Tego uczymy też naszych studentów. Nawiązując do pana pytania o ideę Universitas. Hmm. Ja od pierwszego roku swojej pierwszej kadencji zresztą taka była moja idea, przyświecająca zmianie nazwy uczelni na właśnie na akademię. Podkreślam, że kształcimy nie tylko artystów, nie tylko rzemieślników teatru, ludzi światłych, inteligentnych, tolerancyjnych, o, o wiedzy znacznie szerszej niż taka, która się zamyka, nawet w programie jakimś tam studiów, ale ludzi też tolerancyjnych, empatycznych. Bez tego nie ma teatru. I kiedy Myślę sobie, studenci u, u EQ, ale też pracownicy, ym, po, pójdą przez chwilę, dadzą się porwać myśleniu naszym, naszych studentów, o którym o, oni sami zaraz opowiedzą o swoim tak, projekcie, tak. Y, no to na pewno y, o, zobaczą jakieś nowe y, przestrzenie, postrze, postrzegania świata. Studenci będą zab zabiorą nas w świat. Y, na skraju katastrofy. I kiedy jeszcze parę tygodni temu o tym świecie myśleli i go konstruowali, i go wymyślali, nie mogli przewidzieć, że staniemy wobec takiej katastrofy. I ta aktualność pewnych uniwersalnych tematów to jest coś właściwie przerażającego. Teatr ciągle porusza jakieś rzeczy. Ja, ja sama gram w teatrze, które po paru latach ja się aż boję tego grać. Mm -hmm. Myślę sobie, że jest w tym jakieś straszne proroctwo. No więc właśnie, jak mówimy o tych takich profetycznych walorach sztuki teatralnej, ale sztuki w ogóle, to znowu ujawnia się jakaś kolejna paralela, prawda, do pewnego, pewnej analitycznej dyspozycji, która musi być rozwijana, żeby w sposób skuteczny prowadzić chociażby badania ekonomiczne. Ten styk. Dwóch światów jest y, oszałamiający, kiedy pomyśli się o, o tym w ten sposób, a równocześnie my, kiedy sobie tutaj rozmawiamy o tym, pozostajemy jednak w świecie idei y, i w jakiś sposób, no właśnie, oddajemy się tej myśli, to mnie zaczyna intrygować coś innego. Jak to się stało, że w ostatnim czasie y, tak wielkiej degradacji w Ujęciu ogólnospołecznym uległo miejsce sztuki. Jak to się stało, że doszło do takiego rozdźwięku między tym, co właśnie związane ze światem ekonomii, co związane ze światem współczesnej technologii. Yy, tym, co pragmatyczne i dobre, a tym, co pozostające gdzieś, właśnie w salach teatralnych, koncertowych, co dalekie, a równocześnie gorsze, bo my jesteśmy świadkami takiej narracji. Mam wrażenie, że takie projekty, jak ten projekt państwa, one są bardzo ważne, bo pokazują, że to jednak nie tak. Ale pochylmy się nad tym, co może być źródłem tego rozdźwięku. Dlaczego to się tak stało? Wydaje mi się, że świat społeczny czy świat gospodarki w ostatnich dziesięcioleciach wszystko starał się skodyfikować, nadać temu wartość merkantylną, wszystko wycenić i wszystko spieniężyć. I to spowodowało, że sztuka, jako taka bardzo pulsująca materia czy przestrzeń, bardzo trudno temu się poddawała. Więc ekonomiści z pewnym lekceważeniem spoglądali na sztukę, upartując raczej w niej źródło kłopotów i pole nieustającego dotowania i wydatków niż źródło zysków. Ale to się radykalnie zmienia. Znaczy współczesna ekonomia, gdyby nawet popatrzeć przez osoby, które czują nagrody Nobla z ekonomii, to bardzo często w tytułach ich prac albo w tezach, które formują, pojawia się idea i wartość i słowo. Więc wydaje mi się, że to jest taki wielki renesans do sztuki, w tym rozumieniu, że bardzo. Duża część świata ekonomii, środowisko ekonomistów zrozumiała, że poszukiwanie kreatywności, nowych sposobów myślenia o urządzeniu świata i gospodarki musi sięgać do sztuki, i to już nie jest moda. To staje się kanonem. Jeżeli popatrzymy na programy nauczania na bardzo wielu dobrych uniwersytetach na świecie, to jest integralna część budowania kondycji przyszłych ekonomistów, menadżerów, bez tego nie da się pojąć i zrozumieć świata. Czy to jest zwi związane z tym poniekąd, że okazuje się, że struktura rzeczywistości nie jest taka prosta, że, że okazało się, się po, po tych latach próby nazwania tego wszystkiego, że yy, no właśnie mamy do czynienia obcując z rzeczywistością, także w znaczeniu ekonomicznym, z jakąś, jak Pan to ujął, pulsującą materią, której nie da się zamknąć w sztywnych ramach. Teraz my musimy znaleźć jakiś, jakąś, jakiś sposób na to, żeby to okiełznać. Tym sposobem być może jest właśnie bazowanie na tych systemach wrażliwościowych bardzo często, które yy, zakorzenia i pielęgnuje w nas sztuka, także teatralna. Tak to działa przez lata, budowaliśmy świat inżynierii społecznej, Aha. również w ekonomii. Wzorce, modele, prognozy i wierzyliśmy, że tak wygląda rzeczywistość, a rzeczywistość nieustannie uczyła nas pokory, że ona nie przystaje do tych wzorców. I zrozumieliśmy, że w świecie również ekonomii, transakcji finansowych, gospodarczych, równie ważne jak interesy, równie ważne jak kalkulacje i wyliczenia są emocje. W istocie rzeczy, bowiem my jesteśmy osobami bardzo silnie emocjonalnymi i też wiemy z teorii ekonomii, że w istocie tego typu czynniki coraz częściej mają zdecydowanie większy wpływ na to, jak my zachowujemy się, niż te racjonalne i chłodne kalkulacje. Więc innymi słowy, doszliśmy do czegoś, jak sądzę, co w psychologii społecznej nazywa się takim, używa się takiego terminu przekładalności perspektyw, żeby zrozumieć świat, Musimy go po prostu przyjrzeć się z bardzo różnych perspektyw. Inaczej go nie zrozumiemy, a jak go nie zrozumiemy nie potrafimy go czytać, to nasze działanie staje się społecznie wadliwe albo dysfunkcjonalne. Mm -hmm. Ja może podsumuję Norwidem, bo nikt tak pięknie hmm. nie opisał relacji między pracą a pięknem, bo nie jest światło, by pod korcem stało, ani sól Ziemi do przypraw kuchennych. Bo piękno na to jest, by zachwycało do pracy. Praca, by się z martwych wstało. To Prometidion, to człowiek pracy musi odpocząć przy sztuce, i na tyle się otworzyć, żeby znowu zacząć pracować, i znowu stworzyć coś pięknego. I to jest taki łańcuch, przepiękny łańcuch duchowo-materialny. Wie pani pani profesor, że te słowa o zmartwychwstaniu, zwłaszcza, one zwłaszcza w dzisiejszych czasach, dziś, bardzo silnie brzmią. I. Hm. Tak, no jeżeli nie nauczymy ludzi tego, o czym już tutaj dzisiaj mówiliśmy, czyli tolerancji, jeżeli nie zaczniemy ich uczyć, spoglądać. Yy, znaczy myśleć własnym mózgiem, to znaczy nie poddawać się na przykład propagandzie, czyli umieć czytać metaforę, to wychowamy sobie populistów, wychowamy ludzi, którzy tak jak 100 lat temu rozwalą naszą Europę. Sędzie pozbawione empatii oznacza śmierć sprawiedliwości. Pisał Husserl bodaj. 嗯。Uh I, i, i to jest ta idea, której my hołdujemy. Mam nadzieję, że Państwo nie mają mi za złe tego, że pozostawaliśmy w trakcie rozmowy na temat tego przedsięwzięcia sztuka na UEC w tej sferze idei, ale nie mogłem nie wykorzystać takiej sposobności, kiedy niejako reprezentując owe dwa uniwersytety, dwie uczelnie wyższe, Akademię Sztuk Teatralnych i Uniwersytet Ekonomiczny, przybywają Państwo, żeby opowiedzieć o tym, co Państwa połączyło, o tych takich liniach porozumienia, bo ja Myślę, że o tych liniach porozumienia współcześnie, o porozumieniu, o, o umiejętności znalezienia wspólnego języka po prostu trzeba rozmawiać i pokazywać, że, że to, to, to jest w nas właśnie, to nas buduje, to nas łączy, to sprawia, że my możemy robić piękne i dobre rzeczy. Sfera idei, ale równocześnie sprawnie przejdę także do tej części takiej pragmatycznej, czy do wątku pragmatycznego, ponieważ przed nami. Premiera faktycznie pierwszego spektaklu, który odbywa się w ramach tej współpracy między państwa uczelniami. Zaznaczmy, że Sztuka na Uek to jest taki projekt, takie przedsięwzięcie, które Uek łączy nie tylko z Akademią Sztuk Teatralnych, ale ze wszystkimi uczelniami artystycznymi w Krakowie, więc tam się wiele dzieje. W tym momencie jesteśmy pozostajemy w tej relacji Akademia Sztuk Teatralnych, Uniwersytet Ekonomiczny. Spektakl Trylogia Klimatyczna 25 marca będzie miał swoją premierę. Czy Państwo mają jakieś zapatrywania na przyszłość jeszcze? Na razie to tak zwykle jest w teatrze, że na trzy dni przed premierą człowiek jest tak oddany temu, co, co robi, że, że, że nie myśli o przyszłości, ale myślę, że to nie koniec. Jesteśmy tutaj również po to, żeby zaprosić państwa na to przedstawienie, bo to nie jest tak, że to jest przedstawienie, na które mają przyjść tylko studenci i pracownicy UEK-u. jest dość dużo miejsc. Bo uniwersytet oddał nam ogromną salę widowiskową. Przedstawienie, o którym opowiedzą studenci, składa się z kilku części, bo kilku jest autorów i to jest też podkreślam ważne, bo reżyserzy są na ogół bardzo mm, zapatrzeni we własne światy, a tutaj studenci coś zrobili razem. Hmm. To jest właściwie nowość. Dawno z czymś takim nie mieliśmy u nas na uczelni do czynienia. I ta trylogia klimatyczna, na którą zaraz zaproszą oni, teraz zapraszamy my, rektorzy. Trzy razy w tym tygodniu zagramy na Łeku. 25, 27 i 28 marca wejściówki będzie można odbierać w kasie biletowej Akademii Sztuk Teatralnych. tak? Gdzieś jeszcze? My też jako Uniwersytet dystrybuujemy te Państwu. miejscówki. Mhm. Oczywiście bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy, bo ważne jest, żeby to była przestrzeń, która jest publiczną przestrzenią. Chcemy, żeby ta sztuka po prostu wychodziła poza mury Akademii i trafiała do rzeszy, szerokiej rzeszy odbiorców. Bo ona ma jeden istotny walor. Bardzo często, o tym też była mowa, kiedy słyszymy tysiące komunikatów, nie potrafimy interpretować pewnych zdarzeń. Sztuka uczy nas pewnej ważności. I wtedy, kiedy potrafimy zrozumieć ten przekaz, a sztuka to bardzo ułatwia, łatwiej nam jest zrozumieć świat i te wyzwania, które, chociażby jak ta katastrofa ekologiczna, zdają się być i tak dotkliwe, miejmy nadzieję, że uda się powstrzymać te procesy i nie stanie się to coś, co będzie nieuchronne. Temu również ta sztuka ma służyć budowaniu pewnego zaangażowania i rozbudzaniu wyobraźni. A zatem rozbudzajmy wyobraźnię i próbujmy te procesy destrukcyjne okiełznywać. No bo chyba tylko tyle możemy. Możemy, no właśnie, oddać się temu, co potrafimy najlepiej już to analizie, już to działalności artystycznej i próbować małymi krokami y, zmierzać w kierunku jakiejś lepszej rzeczywistości, mając nadzieję i nie tracąc jej. Państwo mają w sobie dużo nadziei? Chyba musimy. Tak, absolutnie. I absolutnie. wierzę, bo też pytanie pana redaktora było, że to jest jeden z ważnych elementów naszej współpracy. Ale tego zakładamy będzie dużo, dużo więcej, dlatego że my widzimy w tym głęboką wartość, sens i co bardzo ważne, nasi studenci, co może brzmieć dziwnie w przypadku uczelni ekonomicznej, coraz częściej sięgają do tych przestrzeni, gdzie się mówi o sztuce, ekologii, wartościach. To też pokazuje pewną transformację pokoleniową. Tak, wiedzą państwo, ja wspominam swoje czasy studenckie i taki moment, kiedy profesor Włodzimierz Wrubel, prawnik, powiedział nam tak, niechże państwo pamiętają, ja państwa, zwłaszcza na początku studiów, chcę widzieć nie w kancelariach, nie na salach rozpraw, tylko w przestrzeniach ekspozycyjnych, w teatrach, na salach koncertowych, bo tam się buduje człowieka. No i cóż, no i państwo budują i ja mam kciuki, wszyscy trzymamy kciuki. Raz jeszcze powiem pod jakim szyldem się spotkaliśmy. Sztuka na UEK. To jest ten projekt, to przedsięwzięcie, które łączy uczelnie, które łączy studentów, które łączy wykładowców, no i które po prostu daje nadzieję. Naszymi gośćmi o poranku w oporanku w Radio Kraków Kultura byli Dorota Segda, rektor Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie i pan profesor Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, sprawca poniekąd całego zamieszania. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy i dziękuję. zapraszamy. Ku nadziei zapraszamy także Radio Kraków Kultura.